Cześć, witam Was w następnym filmie na tym kanale i dzisiaj pokażę Wam wszystkie rzeczy chomika, a jest ich sporo. Zacznijmy od jedzenia chomika, czyli Fuder Paradis z Werkhamster Balance dla chomików z nadwagą, dla oczywiście karłowatych chomików. Resztka miksera Mychosanna z Dzungarem. Kilogram, ale tutaj dosłownie troszkę zostało już. Fuder Paradis ASB z Werkhamster Menu dla chomików dżungarskich. Fuder Paradis. Skarm to wszystko, teraz przejdźmy do bardziej dodatków do diety. Czyli kolby z Jotterfarm Grainless. Takie żelki z Jotterfarm Grainless. To są takie małe miśki. Tutaj akurat ucho stracił. Ale są bardzo urocze. Serce z Jotterfarm. Kłosy prosa. Jedno opakowanie. Kłosy prosa, drugie opakowanie, to jest otwarte. Rumiankowy dodatek do ściółki. Skrzyp polny. Stivo. Kwiatki. Czyli kwiat czarnej malwy, hibiskus, nagietek i płatki róży. O, tutaj jest trochę hibiskusa. Nagietek, zamknięty jeszcze. Pasternak i cykoria. To już mi się kończy, ale jeszcze na trochę wystarczy. Kora brzozy bodajże i wierzby. Gałązki jabłoni. Tutaj są. Jest jakaś naklejka. Gałązki jabłoni, korzeń mniszka i bananki suszone. To są suszone zioła, ręcznie suszone, takie z ogródka mojej babci, które chomik w sumie to lubi. Trochę bardziej chyba od tych Stivo. Takie chipsy z drewna otoczonego w bodajże pietruszce. Całkiem lubi je. Mieszanka warzywna, czyli buraczek, marchewka i trochę groszku. Kora wierzby zamknięta. Takie pałeczki z hamsteak. Słonecznik prażony, niesolony. I teraz przejdźmy do głównej skrzyni. Tutaj mamy różnorakie zioła, czyli na przykład, mówię tutaj na przykład, bo jest tutaj kilkanaście rodzajów ziół, których no nie pamiętam nazw. Mamy na pewno melisę, jeżówkę, liść brzozy, liść maliny, liść porzeczki, liść mniszka lekarskiego. Co tam jeszcze mogło być? Babka lancetowata, babka szerokolistna i wiele, wiele innych. Ale no mówię, nie pamiętam ich nazwy. Ma jeszcze takie stynki z zoologa, które uwielbia, ale no... To jest bomba białkowa i wszelka bomba, więc nie za często trzeba je podawać. Można je podawać, o tak. Teraz przejdźmy do rzeczy ściółkowych, czyli tutaj mamy sianko jaśkowe tutaj. Tutaj mamy sianko z Lily Farm, wiórki jaśkowe 1, wiórki jaśkowe 2. A tutaj w skrzyni jest ściółka lniana z Jopaka. Teraz przejdźmy do jego rzeczy. Część już jest w piwnicy takich rzeczy świątecznych, ale no przejdźmy. Mamy kawałek papieru, który ma sens. Połowa kokosa z zoologa. Taki okorzeń też z zoologa. Fajny jest całkiem. Tunel z hamsteak, któremu wyleciało to na dzienie jakby, po dzienie. I ono jest tutaj. Tak, tutaj jest też sitko do przesiewania piasku. I tutaj jest pipeta do podawania karmy ratunkowej chomikowi. No i tutaj jest transporter. Pudełko od jakiejś pasty czekoladowej. Mostek. Korzeń jeden. Korzeń drugi. Jeszcze w klatce ma korzeń trzeci, czwarty, piąty i szósty. Jeszcze gdzieś tam jest jeden zakopany. Od razu jak jesteśmy tutaj, no to rolka od papieru toaletowego. Jakieś takie krążki, bodajże z brzozy. Nie wiem sama co to. No i taka
kuweta, kafelka i tutaj ma taką jedną zabawkę z dzwoneczkiem. O. Tutaj jeszcze ma jedną taką zabawkę i gdzieś jeszcze chyba była jedna. Ale chomiki kopią bunkier. Taki domeczek uroczy jest, ale mały. Tak, on ma schodki, ale one gdzieś tutaj wypadły. Tutaj są suszone jabłka. Rolka od papieru toaletowego z przyklejoną ścianką. Nie wiem sama, co to miało być. Gniazdko z sianka. Tutaj jakiś tunelik, który miał być dla świnki morskiej mojej koleżanki, ale świnka się w ogóle nie zainteresowała. Jakaś kula z dzwoneczkiem siankowa. Na wybieg taka kuweta z sianem. Ona kiedyś była tutaj w klatce zamiast tej, ale w końcu chomik urósł i teraz no ewentualnie siądzie, ale wykąpać się no to taka trochę mała ta kuweta. Opakowanie jakieś, nie wiem samo od czego. Tutaj takie, o, ja nie mam nazwy na te rzeczy. O, tutaj właśnie są te schodki. Tutaj są jakieś etykietki od ziół. Jego ulubione gniazdko z siankiem. O, tutaj jest jeszcze jedna kora. Kora sama nie wiem ile. Tunel, który już jest zdecydowanie za mały na niego. Szczoteczka do głoskania. Trochę mikseramy bodajże. I domek taki. Mały, ale się mieści. Rzeczy takie typowo wybiegowe, czyli taki, taka okuweta brzydka i w ogóle, ale spełnia swoje zadanie i mała kafeleczka. Tutaj pseudodomek z rolkami od papieru toaletowego, a tutaj są jakieś ekrozgryzaki, jakieś resztki po budowaniu chomikarium. O, to jest tutaj. Jakieś patyczki i rzeczy, które mają sens. Oczywiście jest jeszcze ta zielona, piękna kuweta. Jakiś klocek fajny. Nie wiem, co jest fajnego w klocku, ale fajny jest. To jest karton, który zawsze idzie na wybieg i tam wsypuje chusteczki. I rozwalony mocno bardzo domek. Oczywiście wybieg, który jest o tutaj. Bo teraz chomik jest chory. I teraz te rzeczy z wybiegu. Czyli rolka w skarpecie. Jakiś taki mały domeczek, tam są zabawki, kołowrotek 20 cm, Strix i Hipnoza. Jakiś taki domek materiałowy, który żył sobie, ale już nie żyje. On miał oczy, nie ma oczu. Domek ceramiczny, rolka od ręczników papierowych. Kolejna zabawka, jakieś miseczki. Obie są takie same. Tutaj domek ręcznie zrobiony, a tutaj jest fura chusteczek, w której obecnie śpi chomik. Z leków to ma jeszcze karmę ratunkową, ale akurat dałam mojej koleżance, bo ma dosyć niefajną sytuację ze swoją świnką morską, ale mam lek, no dobra, tutaj macie nazwę, ale i tak jest na receptę. To jest antybiotyk, który muszę wkraplać do oczka, ponieważ sobie coś zrobił w oczko. I maść nagietkowa do czyszczenia gruczołu zapachowego. Chomik oczywiście ma Mundasta. Włókno kokosowe, Strixy i jako zgryzaki jeszcze ma. Ma jeszcze cudowną szpatułkę do wyciągania ściółki. No więc to by było na tyle. To są wszystkie rzeczy mojego chomika. Zapewne i tak coś pominęłam, ale no to jest większość ich. No dobra. Do zobaczenia w moich następnych filmach. Następny będzie prawdopodobnie o wyborze ściółki. Zrobię remake, bo stary film nie był najwyższej jakości, więc cześć. Taki mały bonus, tak wygląda wszystko zorganizowane. Więc nie zajmuje to tak dużo miejsca, no ale tam jest oczywiście jeszcze piasek i obok mnie jest karma i transporter.